Robin schudł. To właśnie tu, w tym miejscu, niekoniecznie o godzinie 16:30, ale znajduje się mur. Nie jest to mur oporowy, jest to fantastycznie wspaniały mur. Zielonego pojęcia nie mam, do czego służy, ale widać, że jest to mur z jakiegoś tam czegoś obronnego, czegoś. Jeszcze raz. Tu stała budka, rosyjski żołnierz i nie wpuszczał nikogo dalej. A my dalej idziemy, proszę. Chciałbym powiedzieć wam nieco o BP i nie chodzi o British Petroleum, tylko chodzi o tego faceta. Baden Powell. Urodził się w XIX wieku, a zmarł w XX. Urodził się 22 lutego. Jest to dzień obchodzony na całym świecie przez całą brać harcersko-skautową i wszelaką jako Dzień Myśli Braterskiej, tu tak przy okazji. Człowiek ekstrawagancki w swoich czasach, zakochany w jakiejś odzieży z dzikiego zachodu, kapelusz z szerokim rondem, szaleńcze apaszki, o tutaj piękny, na tym pomniku widzę piękne, najwyższe oznaczenie skautowe, szarego wilka. Co istotne, ten człowiek stworzył skauting, ten człowiek stworzył najbardziej udaną organizację młodzieżową, która współcześnie istnieje na całym świecie. Właściwie był oficerem rozpoznania i oficerem wywiadu brytyjskiego przez jakiś czas. Z armii odszedł w stopniu generała porucznika, także jego nazwisko generał Sir Robert Baden-Powell Baron, czy Lord of Gilwell, niewiele mówi osobom, które nie spędziły trochę swojego życia w harcerstwie, w skautingu. Dla nich jest to niemal świętość, ta postać. A ja wam troszeczkę opowiem o nim od zupełnie innej strony. Opowiem wam trochę o Baden-Powellu szpiegu. Aha! I dlaczego mówię o tym człowieku właśnie tutaj? Dlatego, że znajdujemy się w przepięknym, małym porcie w miejscowości Pul. Jest to rzut beretem od wyspy, która znajduje się tam za nami. Nazywa się Brown Sea Island. Jest to miejsce, w którym w 1907 roku Baden-Powell zorganizował pierwszy obóz skautowy na świecie. Tam powstały wszelkie idee, tam powstały wszelkie jego przemyślenia, tam zdobył wszelkie doświadczenia, które spowodowały, że rok później, w 1908 roku, wydał swoją książkę Scouting for Boys i zmienił oblicze świata, a właściwie organizacji młodzieżowych. Ja opowiem o książce, którą wydał nieco później. My Adventure as a Spy. Moje przygody jako szpiega. Bardzo ciekawa lektura. Napisana w stylu XIX-wiecznej powieści przygodowej zasadniczo, ale przeczytałem ją całkiem niedawno. I muszę powiedzieć, że ona kompletnie nie odbiega poziomem od podręczników wywiadowczych z przełomu XIX i XX wieku. Bardzo chcę wam pokazać Brown Sea Island. Jest zaraz za promem. Przejdziemy teraz do muzeum, w którym zobaczymy ponoć trochę gadżetów z czasów, kiedy skauting powstawał.
przy okazji, dziwna nazwa dla muzeum. Free entry. No, to wjechałem po to, żeby zejść. Ślady generała Baden-Powella znajdziemy w Puli, nie tylko w porcie, ale również w miejscowym muzeum. Proszę. O, dość rzadka okazja, wydanie Scouting for Boys, jedno z pierwszych, gdzie jeszcze jako autora wskazano pełną nazwę naszego bohatera, Lord Baden-Powell of Gilwell. Opuszczamy muzeum i idziemy w stronę portu. Niby weszliśmy tylko na pierwsze pięterko, a wieje dużo bardziej niż tam na dole. Jesteśmy na samej górze, tak zwanej wieży widokowej, i będziemy robić za drona. Round Sea Island. Właśnie ta wyspa, którą widzicie od tam, wcale nie na horyzoncie. Prom na Round Sea Island właśnie odpływa. Pełno turystów. Wybierzemy się teraz w króciutką podróż, godzinną, wokół wyspy dokładnie.
Ale pomysł! Matko, jak wie! Po prostu nie do wyrobienia! O! A to jest zatoka, to nie jest ocean, ludzie! Tam się wypływa dopiero z zatoki. Jesteśmy w pól. Fantastyczna nazwa w ogóle. Cała zatoka nazywa się Pool Harbor, nie Pearl. Pool Harbor, rewelacja. Kuźwa jego macie. Przecież ludzie, my dopiero wypłynęli. Brytyjczycy to naród ciekawy. Na pewno inny od nas. Frederick Forsyth, ceniony pisarz powieści sensacyjnych, powiedział kiedyś, że podstawą brytyjskiej kultury była tajemnica i patriotyzm. I to się wyrażało między innymi w tym, że tam, gdzie inni płacili za informacje, tam Brytyjczycy pracowali za darmo. Ku chwale kraju i króla, bądź królowej. A w czym to się wyrażało? Choćby w tym, że oficerowie wywiadu wraz z osobami cywilnymi brały te swoje wielkie kamery, wielkie aparaty, jakieś tam sztalugi, nie sztalugi, udawali turystów i ruszali w świat. I mieliśmy do czynienia z czymś bardzo interesującym, bo mieszanką profesjonalnych usług oficerów wywiadu oraz kogoś, kogo nazwalibyśmy honorowymi wywiadowcami bądź obywatelskimi wywiadowcami. Ludzie cywilni, którzy po prostu wykonywali zadania wywiadowcze i wszystko za darmożkę. Za darmożkę, nawet pensa z tego nie mieli. Baden-Powell był wojskowym. Służył w armii brytyjskiej w latach 1876-1910. Jak już mówiłem, odszedł z wojska w stopniu generała porucznika. Sporą część swojej służby pełnił, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w rozpoznaniu. Był zwiadowcą wojskowym. Oczywiście miał podlegających mu żołnierzy. Tam opracował system małych grup. Co interesujące, był również oficerem wywiadu, bo wywiad i rozpoznanie trzeba jednak rozróżnić. Będę o tym mówił, pisał w kolejnych programach, audycjach, artykułach. Był również oficerem wywiadu. W latach 1890-1893 służył na Malcie. Podlegał tamtejszemu dyrektorowi wywiadu wojskowego. Ale służbę wywiadowczą bezpośrednio w terenie pełnił w Dalmacji. Jest to część dzisiejszej Chorwacji. Rozpoznawał przyszłe, hipotetyczne pola walk. Rozpoznawał umocnienia, rozpoznawał forty i wymyślił bardzo interesującą formę przebrania. Działał pod przykrywką entomologa, czyli osoby interesującej się przede wszystkim motylami. Rozrysowywał motyle i na skrzydłach tych motyli, na ich częściach ciała, odwłokach, wyrysowywał dokładnie, jak przebiegają fortyfikacje. Było to bardzo dokładne odszkicowanie rzeczywistego terenu. Dawali sobie radę wówczas ludzie zupełnie bez satelitów, bez Google'a, bez Google Earth i bardzo dokładnie potrafili rozrysować i poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, jak przebiegają umocnienia militarne.
Właśnie przybiliśmy do przystani na Bronze Island. Część ludzi wysiądzie, w tym czasie my sobie popłyniemy dalej. Inny statek ich zabierze, jak już sobie zwiedzą piękne tereny, duże małpie gaje, dużo tego jest tutaj. Oglądną sobie tutejszą przyrodę, zobaczą tą jedną tresowaną wiewiórkę czerwoną, których mamy pełno przecież w Polsce. No i będzie wspaniale, wypłyniemy dalej. Chyba bez ciepłej kawy się nie obejdzie, bo naprawdę, naprawdę płyniemy, wieje. W książce, o której już mówiłem, My Adventure as a Spy, Baden-Powell dokonał bardzo ciekawej klasyfikacji szpiegów. Proszę wziąć pod uwagę, że to są początki współczesnego wywiadu i kontrwywiadu. Wtedy jeszcze wiele rzeczy nie było pewnych, wiele rzeczy było odkrywanych. Przede wszystkim nasz bohater zaproponował, aby nie używać nazwy szpieg. On w swojej książce używał zamiennie środki militarne, środki rozpoznania, albo używał słowa researcher, czyli badacz, poszukiwacz, i rozróżnił owych researcherów, podzielił ich na 4 kategorie i tylko wobec ostatniej używał nazwy szpieg. Dlatego może od niej zacznę. Była to kategoria pogardzana przez niego, szpieg zdrajca, czyli klasyczny szpieg, rozumiany dzisiaj, osoba, która zdradzała za pieniądze swój własny kraj. Powiedziałem już o 4 rodzaju szpiega. Pierwszym były tak zwane środki strategiczne i dyplomatyczne. Chodzi o to, że osoby, które zajmowały się wywiadem w zakresie środków strategicznych i dyplomatycznych, po pierwsze, badały warunki polityczne i wojskowe w czasie pokoju i badały je wobec wszystkich państw potencjalnych przeciwników w czasie wojny. Środki te były wykorzystywane również do tworzenia niezadowolenia politycznego, a także ognisk zapalnych, rozprzestrzeniania buntu wśród wojsk wroga, bez względu na to, czy rozumiemy jako wojska struktury armijne, czy też jako jakieś oddziały partyzanckie. Wszystko to w celu stworzenia zamieszania w państwie i odciągnięcia wojsk w czasie wojny od armii brytyjskiej. Pamiętajmy, że są to czasy rozkwitu Imperium Brytyjskiego. Drugi rodzaj to środki taktyczne. Czyli, ja przepraszam, muszę przekrzykiwać naszego kapitana, przewodnika zarazem. Drugi rodzaj to środki taktyczne, czyli oficerowie wojsk lądowych lub morskich, przede wszystkim morskich, bo mówimy o Imperium Brytyjskim, Imperium Morskim. Prowadzą oni w czasie pokoju badania, przyglądają się dokładnie uzbrojeniu, przyglądają taktyce, terenowi przyszłych przeciwników, jak również tworzą taktykę przygotowania na miejscu, to znaczy patrzą, dokładnie badają, zapisują, wysyłają, gdzie są materiały na budowę przyszłych mostów, przepraw, gdzie znajdują się stanowiska strzeleckie, dokładnie rozpoznają pole walki, przyszłe pole walki. Trzeci rodzaj naszych researcherów, oficerów wywiadu, to szpiedzy polowi. On ich tak określał, bądź researcherzy polowi, badacze polowi. Chodzi o klasyczne w dzisiejszym rozumieniu rozpoznanie wojskowe. Chodzi o zwiadowców działających w bezpośrednim styku z wrogiem, jak również w przebraniu za liniami wroga w celu rozpoznania ruchów wojsk przeciwnika. I zaliczał do tej grupy nie tylko oficerów wywiadu, ale również agentów tych oficerów.
1893 roku Baden-Powell kończy służbę na Malcie i z powrotem wraca do Afryki, do RPA. Bierze udział w II wojnie burskiej. W 1899 roku dowodzi obroną miasta Mafeking. Tam powstają zręby przyszłego scoutingu. Tam wykorzystuje właśnie między innymi chłopców do działań militarnych. Są oni, zajmują się oni pocztą, zajmują się oni, są gońcami między stanowiskami obrońców. Tam poznał również Frederica Russella Barhama, człowieka, który opowiadał mu o swoich doświadczeniach, swoich przygodach na Dzikim Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych. I w tym momencie doszło do rozkochania się Baden-Powella w tym kowbojskim stylu życia, oczywiście w jego mniemaniu. Wtedy zaczęło się jego szaleństwo z tego, jego apaszkami. Dzisiaj harcerze noszą chusty. To jest właśnie pokłosie tego. Z tej kampanii pochodzi również słynny kapelusz. Widzieliście go na pomniku Baden-Powella. Ten kapelusz, który dzisiaj jest zwany kapeluszem skautowym. Wzorowany przecież na kapeluszach kowbojskich. Obrona, zwycięska obrona Mafekingu dała mu sławę brytyjskiego bohatera i dała mu stopień generała porucznika. Baden-Powell był autorem ponad 30 książek, w tym różnorakich podręczników rozpoznania i wywiadu wojskowego. I niektóre z tych książek były czytane przez chłopców na wyspach brytyjskich. Koniec końców Baden-Powell został zmuszony przez tych właśnie chłopców do napisania specjalnego podręcznika dla nich. W 1908 roku wydał Scouting for Boys i od tego momentu zaczął się rozwój ruchu skautowego na całym świecie. I zadziwiające jest to, że ta działalność zajęła mu znacznie większą część życia niż bycie oficerem wojska, oficerem wywiadu i oficerem rozpoznania. Zmarł w 1947 roku w Kenii, a jego pomnik w Poole stoi, ludzie przychodzą, uśmiechają się, robią sobie z nim zdjęcia, a on patrzy z tego portu dokładnie na Brown Sea Island, miejsce, gdzie wszystko dla niego się zaczęło. Wszystko z ruchem skautowym. Thank you all. Good luck to you and I wish we may meet again. Thank you. Wracamy już do portu w Poole i dobrze, bo powiem wam, że pomimo ładnej pogody wieje, chłodno, bryza. Co jest? Delfiny? A, tęczę mamy. No tak. Dlaczego kręcimy ten filmik? Z prostego powodu. Raz na jakiś czas ruszę w podróż i zdam wam relację z tej podróży. Będziemy mieli szpiegula w podróży, nowy cykl podróżniczy na moim blogu. Jednocześnie, jeśli ten filmik podoba ci się, nie żałuj lajka. Nie zapomnij zasubskrybować kanału. Zapraszam cię również na mojego bloga. Tam znajdziesz znacznie więcej interesujących materiałów o szpiegostwie. Jeśli interesuje cię tematyka poruszana na blogu, zasubskrybuj newsletter. Dołącz do grupy na Facebooku. Obserwuj stronę bloga na Facebooku oraz Instagrama. Wszystkie dane w opisie pod filmem. No to cześć!
like a bird on a tree. I'm just sitting here. It's all the bird. I got stars. It's clear to see. From up here. Za to co jest jednak troszeczkę chłodno. We can sit together. Okay, then. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Zielone. To